Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kącinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i witam was już w 130 chyba czwartym albo piątym odcinku, wybaczcie, ale już nie wiem, który to jest. W każdym razie witam was tutaj w Efesie, znowu jestem dzisiaj bez kierownicy, ponieważ nie miałem czasu, znowu renifery. Nie miałem czasu ustawić kierownicy, więc póki co sobie stoi bezczynnie i czeka, aż ją ogarnę. Ale tu już niebawem coś ich troszkę shaderki ogarnąłem i teraz są takie fajne. Nie wiem co, to chyba raczej taką lekką dałem takie światełko, żeby wyglądało trochę lepiej. Ale tam mniejsza, nawet wygląda spoko, nie? No i co, dzisiaj ogólnie nawozy ogarniemy sobie, więc są tutaj trochę zasypane. Gdzieś tam jakby mi brakowało czegoś, to będę sobie tutaj przyjeżdżał i tam sobie dobierał. Ale raczej nie wiem, czy tak dużo tego będzie szło, myślę, że jakoś tam dam radę sobie. Z akcji jeszcze fajniejszych, co to się dzieje? W sumie jakoś tak teraz tutaj pusto, bo wszystkie palety są wywiezione, ale wiecie co, może sobie paletę ogórków tutaj mam chyba już, nie? Wow, i tego jeszcze. Paleta ogórków, cebuli i papryki. Czy papryki się mówi. Potem ja sobie to wstawię do tego. Na razie nie będę. Reszta słoń zostają. Dobra, ja tylko chwila, moment i zaraz wracam na gospo, nie? Więc nie ma co. Pokażę wam, co się zmieniło na gospodarstwie, bo trochę tutaj zaczęliśmy działać. Lekutko mi tutaj teren posuwali, trochę sobie tu już tam zarosło, coś tam. Więc o, tak tutaj to właśnie teraz wygląda trochę tak pustawo. No i w tym miejscu rozpoczęło się już kopanie. Jest droga wyrobiona, tutaj już ziemię odwozili właśnie. No i coś tu będzie powstawać blisko drogi. Coś dużego, nie wiem, czy będzie aż tyle potrzebne. Po prostu na razie kopią, żeby im wystarczyło ile trzeba. Ale póki co tyle, nie? Więc zobaczymy, co tu powstanie. Od razu powiem, że chcę w tym miejscu postawić taki drugi silos, jak jest w tym miejscu. No i myślę, że silosy dwa będą tutaj fajnie pasować, nie? Także no, tylko znowu tu trzeba będzie sporo tej ziemi wywieźć jednak, nie? Mimo wszystko chciałem na początku, żeby ten silos trochę był wyżej, ale potem uznałem, że może jednak słabo, żeby to było tak, nie? Że będzie wyżej, drugi niżej, dlatego zrobi się po prostu dwa obok siebie i tyle, nie? Co jeszcze? Dalej nie odbierałem do mnie z tych, o tych paneli fotowoltaicznych. Nie wiem czemu, chyba będę się musiał do nich tam przejechać, do tego biura całego. Okej. Ale to czekajcie, o, odpalamy sobie już hudy. Co tam włączyłem? Jakiś reload clock. Ej, nie mam całego zasypanego. To wiecie co, ja sobie jeszcze zasypię w takim razie. Pojadę po Merlo, bo myślałem, że mam fulla. Ale jak nie mam, to trudno. To zaraz zasypiemy sobie, nie? No, więc nie odbierają. A szkoda, bo właśnie Mariusz prosił, żebym prosił, nalegał wręcz. Powiedział mi, że jak tego nie ogarnę, to sami mandat wpierdzieli. A nie taki, że dam mu łapówkę i wszystko załatwione. Więc prosił o to, żebym to ogarnął. No ale dzwonię, na razie jeszcze cisza. Może są zajęcie, może po prostu zresztą też coś ogarniał innego. Także oczywiście to rozumiem. O, sobie to czepimy. Jest to się. O nie, to jest tak wybrudzone, myślałem, że tak się połamało. No, więc jedziemy. Coś wam pokażę w ogóle ciekawego. O, mamy też otwierane drzwi. Tą lawetę, którą ostatnio mieliście przyjemność zobaczyć, chyba rok temu dopiero. Dopiero co odmalowaliśmy skrzychem, wymieniliśmy drewnianą podłogę na metalową. Dlaczego taka? To za chwilę wam powiem. Ponadto, co jeszcze? Czerwony kolorek ogólnie już jest. Czyli ten, co był taki blado-różowawy, można powiedzieć, odmalowaliśmy na czerwony. Tu wszystko na zielono poszło i wymieniliśmy podłogę. Koszt tej inwestycji, naszej inwestycji, tej renowacji to jakieś, nie wiem, 4000 chyba? Chyba tak, no, bo to blacha jakaś tam nie jest, nówka sztuka tak po prostu odmalowana, nie? W każdym razie była drewniana, teraz jest metalowa, po prostu po metalu lepiej sobie gdzieś tam szurują, przesuwają się te belki, więc tam łatwiej jest układać. No i metal zawsze to lepiej, nie, bo drewno też stoi na dworze sami, to wiadomo jak to jest, nie? Aha, to jest od tego. Nie, to powinno załapać mi. A czemu nie łapie to? Trzeba podejść? To jest od tego w ogóle, czy od tura? To jest chyba od tura, wiecie? Mi się wydaje, że ten paleciak od tego gdzieś tu powinien leżeć sobie. A jak nie, to zaraz go znajdziemy. Ale on tu gdzieś powinien być. Chyba tutaj może jest, wiecie? O, właśnie. Pomyliłem się, bo tamto jest od 16, nie? Od ciągnika. A ten już jest od... Złapiemy sobie jakoś to? O, właśnie, a ten jest od Merlo. Merlo też chcę troszkę tutaj ogarnąć niedługo, bo kupiliśmy go używane. Więc dobrze byłoby sobie to Merlo też przerejestrować na pewno już na nasze blachy. I przy okazji też jakoś tak dziwnie strasznie wygląda ten. O,
od razu lepiej, nie? Więc trzeba troszkę też go ogarnąć, lekko tam przesmarować, żeby trochę lepiej działał. Pomimo wszystko tak jest ok, ale mogło być trochę lepiej. Ja tam chyba tego niebieskiego sypałem, nie wiem jak to się tam nazywa. Więc czekajcie, wiecie co, może zrobić, trzeba zrobić tak. Aha, nie można grać na intraku. To powinienem sobie już wyłączyć tą opcję śledzenia kruchu głowy, bo widzicie, mam zablokowaną wtedy kamerę, nie? Powinienem mieć intraka teraz włączonego teoretycznie. No ale już mniejsza. Jestem na takim etapie, po prostu przejściałem po reinstalu farminga, a że czasu trochę mam malutko ostatnio, no to nie mam kiedy tego kurde ogarnąć. Ej, ciasto to się robi, nie? Na tym gospie jest ciasno fest. Dobra, nie wiem, te worki to... O, może tak sobie zrobię? Matko jedyna. I tak fajnie, że te big bugi działają teraz lepiej niż w farmingu 19. Pamiętacie, jak one działały, nie? 19 to była jakaś tragedia. A teraz to w miarę jako tako nawet to wygląda. Wiecie co, ja sobie to trochę tak już przesunę, nie będę się z tym bawić, bo jeszcze chcę trochę ponawozić dzisiaj. Coś nie, coś wam tam pokazać w tych polach, co się dzieje. No i fajnie, bo pojedziemy sobie na nowe kawałki, zobaczycie jak to wygląda. To głównie kukurydza i rzepak do nawożenia. Tam jakoś tego dużo nie jest, ale póki wiosna, to właśnie fajnie byłoby sobie to załatwić, nie? Z tą sprawę. Całość poszła? Ile tu zostało? A, dobra, chyba starczy, nie będę już tam kolejnego worka sypać jeszcze, nie? Więc sobie po prostu postawimy merlo tutaj. Więc co, ja może nawet sobie zamknę garaże, żeby to mi nic nie przeszkadzało. Okej, okay. I ruszamy. Ruszamy, ile odcinka mamy już 6,5 ponad, także nieźle. Dobra, najpierw zaczniemy sobie od takich fajnych poletek, które są bliziutko tutaj. Czyli powiedziałem ten rzepaczek malutki obok. Następnie na kukurydzę. Potem sobie przejdziemy tutaj na ten rzepak, jeżeli wszystko szybko fajnie pójdzie. No i na końcu kukurydza tam, na tej nowej kolonii. Także też wszystko zobaczycie. Ej, nawet nieźle się gra na tej... na klawiaturze, tylko na kierownica jest taka... Że tak lepszy feeling jest tego wszystkiego, nie? Tu i tak tego trochę nie czuć. Tak jakbym chciał, ale nawet spoko gdzieś tam... gdzieś tam jest, nie? Także okej. Dobra. Tu sobie wjedziemy. Czy ja mam ustawione wszystko na automatyczne notkowanie? Dokładnie. Coś mi tam włączyło. Nie no, chyba jest ok, dobra. Czy ja mam w ogóle dobrze ustawiony tutaj rozrzut? No 24 metra, nie? Okej, okay, dobra, git. Tak, dobrze mieć ustawiony ten rozrzut na maksa jednak, mimo wszystko. Bo zawsze to jakoś lepiej wygląda. Ogólnie sprawa jest też tego typu, że teraz na nawozach wygląda to dość średnio, jeżeli sobie to robimy. Teraz jakaś moda się zrobiła na te ścieżki technologiczne i wam powiem, że to jest spoko pomysł, żeby też sobie tu wprowadzić. Tylko dajcie znać, czy byście chcieli takie ścieżki technologiczne, czy wam by one pasowały, a jeżeli tak, no to rzecz jasna. Trzeba byłoby się z tym dobrze tutaj, o w tej, nazad. Dobrze przygotować, bo i trzeba by było ustawić i w ogóle z tego co Miankus dobrze to te ścieżki ogarnia. Także być może załatwimy sobie tak sprawę, że po prostu on mi pomoże z tymi stawieniami, chociaż tam też jakiś poradnik nagrał do tego. To możemy sobie zobaczyć, bo u niego ścieżki wyglądają ok. No a wiem też, że to będzie trochę strata na plonach i wam powiem, że to dobry pomysł jest. Bo może to zabrzmi głupio, ale patrzcie, mam 356 tysięcy na koncie, nie? I uwierzcie mi, że po prostu zaraz będą duże wydatki, więc ta kasa gdzieś tam sobie zleci. Ale uważam, że nasze gospodarstwo rozwija się trochę zbyt szybko. I pasowałoby, to takie trochę dziwne, ale pasowałoby troszkę ten rozwój lekutko zwolnić, wiecie? Może nie jakoś tam drastycznie, ale chciałem na pewno troszkę zmniejszyć przychód na gospodarstwie. I myślę właśnie o nowych inwestycjach. Z widzami na streamie, bo dzisiaj nagrałem bez widzów. Też tak byście nie zauważyli. I bez Krzycha, jestem na singlu. Nagrałem to z samego rańca, można powiedzieć. Więc chciałbym dzisiaj, znaczy dzisiaj, chciałbym w następnym roku zająć się czymś ciekawszym. Coś, co nam trochę pieniędzy zabierze, ale potem odda, nie? Czyli na ten moment troszkę nam serię zastopuje, ale potem dosyć mocno rozwinie. I to też będzie spoko pomysł, bo potem potrzebujemy troszkę większego rozwoju niż teraz. Oj, mogę troszkę polecieć w inną stronę, albo nawet na GPS-ie. No ale mniejsza. I o czym mowa? Mowa tu o tym, że wraz z widzami podjęliśmy decyzję na streamie, na Twitchu, który was serdecznie zapraszam od poniedziałku do piątku, od 17:22, tak na marginesie tylko wspomnę. Ja wiem, że teraz mocno to pompuję, ale warto, żebyście po prostu byli, bo tam jestem cały czas, nie? No dobra, gadasz, przechodzisz z wątku do wątku, a co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że będziemy otwierać, a właściwie budować cukrownię. I to będzie ciekawe, bo cukrowni to w okolicy nikt nie ma.
Mamy też w planach zakupić ten młyn, ale zakup młyna byłby dosyć słaby, ponieważ młyn kosztuje 96 tysięcy. I postanowiłem, że cenę tego młynu zwiększę na jakieś 200 tysięcy, żeby kosztował nas tyle, ten młyn. Ewentualnie może pójdziemy po prostu w dzierżawienie, bo tam też jest skup, jest młyn. I może po prostu byśmy sobie na placu, gdzie jest skup, dzierżawili po prostu nasz młyn, że samą produkcję mąki. I co wy o tym sądzicie? Czy taka dzierżawa właśnie jakiegoś obszaru będzie dla was w porządku, żeby to ogarnąć? Bo z jednej strony byśmy płacili stałą jakąś stawkę miesięczną za tą dzierżawę, ewentualnie może nawet roczną, byśmy się tak dogadali, żeby nie co miesiąca, co rok nam zabierało jakąś kwotę, abyśmy mieli z tego mąkę, nie? Więc też to jest fajny pomysł gdzieś tam. Ewentualnie jeszcze może jakąś piekarnię dorobić i Krzychu by sobie rano busem chleb woził do ludzi, nie? Też to nie jest wcale taki najgłupszy pomysł. Więc jakby tak też to ogarnąć, to nawet dałoby to w miarę rady, nie? Ej, bardzo dużo mi tutaj tego nawozu zeszło. Ja się obawiam, że będę musiał się zatankować dzisiaj. Bardzo przepraszam państwa wszystkich tutaj, którzy oglądają, za takie incydenty na drodze. No, chyba sobie pojedziemy jeszcze, wiecie, pojedziemy sobie jeszcze z wawareczki wrzucimy. Bo tu mi tysiaczek wchodzi chyba, ale nie to 800. 800 coś, albo tysiaczek? Zapomniałem już, nie? Wiecie co? Może tak, może ja lepiej pojadę sobie już najpierw na gospo. Tu jeszcze sobie wsiadę potem, ale chcę to najpierw tą kukurydzę ogarnąć. Dzisiaj póki jeszcze jest w miarę ładna pogoda. Niby dzisiaj ma nie padać, ale wiecie. Więc najpierw pojedziemy sobie na gospo i tam zasypiemy się znowu i pojedziemy na kukurydzę. Tam jest tego sporo, bo tam będzie z 3 przyjazdy. No i tam jest no dosyć dużo wymagane tego, więc wiecie. O, elegancko nasza budowa wygląda, kozacko. Tam pojedziemy sobie, no, tam sobie pojedziemy, zrobimy to, bo tutaj nie szkodzi, to jest bliżutko domu, więc każdy film mogę sobie skoczyć, a tam jednak trochę się dotłuc, to jest kawałek, nie? Okej. To sobie tu zajedziemy i może zrobimy sobie tak, że sobie stanę... A, tu sobie staniemy, nie? Merlocha powinienem sobie teraz elegancko wjechać. Otworzymy sobie bramę. Tylko tak, teraz ja sobie troszkę może odwrócę to, wiecie, żeby ten salmak, który tu jest... Może weźmy też nowy worek, nie? Bo one są po 500 litrów. Tak sobie się przestawię. Ja wiem, że to nie jest zbyt realistyczne, ale musicie mi wybaczyć trochę. Okej. I teraz, żeby to równo złapać jakoś. Czy to wejdzie? Puszło, puszło, dobra. Nie, ale bez kapy, trzeba umyć merlo, bo widzę, że jest troszkę troszeczkę brudne. Dobra. No i powinno się zasypać teraz tam, nie? Elegancko. Dwa worki powinny wejść. Aha, zostało jeszcze. No dobra, skoro tak to git, to ja sobie te dwa worki, wiecie co zrobię? Wjadę z nimi od razu do tego, do garażu. Chociaż mogę tutaj zostawić maszynę na tym, na zewnątrz, ale nie stoi w sumie w garażu, bo i tak to będzie przeszkadzać, że się będę jeździł ciągnikiem albo coś, nie? Dobra, zamkniemy sobie bramę. Jeszcze tylko tą. Okej, super. Dobra. O, jakiś samolot leci. No, więc dobra, ruszamy. Czy coś jeszcze o czymś chciałem z wami pogadać? No w sumie jeszcze mam ten cały czas pomysł tego nowego kombajnu, właściwie nowego, tego drugiego kombajnu, który chcemy zakupić z Krzyśkiem. Bo ja wiem, że teraz takie wielkie, a może będziemy sobie górą. Takie wielkie z nas bambry są, bo teraz o, drugi kombajn będziemy kupować w ogóle. Ale zobaczcie, że tych pól co mamy, powoli robi się coraz więcej. Po żniwach jest akcja taka, że chcemy kupić pole 93 jeszcze, które tam jest, oraz 89, czyli 2 na nowej kolonii, tam gdzie właśnie teraz ruszamy. O Jezu, sorry, kierownica to jednak... Na klawiaturze, jak macie podłączoną kierownicę, strasznie wolno się koła zachowują, tak wolno skręcają, nie? No, więc abyśmy sobie to ogarnęli. Tu w ogóle myślałem, żeby w tym miejscu sobie ogarnąć, na którymś z tych placyków, ogarnąć sobie tą cukrownię, bo tu jest fajny, prosty teren, jest na górze, niedaleko i też myślę, spoko miejsce w wiosce byłoby, nie? Także wiecie, jakoś tam zawsze moglibyśmy też tutaj, jak już otworzymy ten zakład tej cukrowni, to powiedzmy jakichś tych starych dziadków emerytów, co tu mieszkają, zatrudnić, żeby tam przy taśmie sobie stali i ogarniali to wszystko, nie? Więc od razu miejsca pracy, firma by się rozrastała i wszystko byłoby w jak najlepszym porządku, prawda?
Także dajcie znać, co chcecie o tej cukrowni, to jest spoko pomysł, ale jak mówię, to dopiero praca na kolejny sezon. I myślę, że tą cukrownię jakbyśmy budowali, to ona by powstawała no dosyć długo, wiecie, same pozwolenia, załatwiać materiały, no i też to będzie spory budynek. Także co by nie było, jest to kawał roboty, nie? Jednak. Także, no, dajcie znać po prostu, nie? Tu też w ogóle fajne miejsce jest na jakiś skupik kolejny, więc jakby coś tam trzeba było robić, to zawsze możemy sobie tutaj załatwić. Jeszcze akurat pociąg trafiliśmy. Ja to właściwie, oj, tyle razy co jeżdżę, to na pociąg może trafiłem drugi raz teraz, nie? Naprawdę. No ale dobrze, nie? Może światełka sobie włączymy, jak po drodze jeździmy. Brakuje mi, wiecie co? Takich świateł pozycyjnych, nie? Takich po prostu włączonych światełek, żeby to jakoś wyglądało. I tyle. O, ten kawałek poleżę, się chcę tutaj niego zaczaić, nie? Bo to jest fajny kawałek i to by było chyba nasze największe... no wiadomo, połączę 162, to no, by dobrze wyglądało. I to by naprawdę byłby dobry pomysł, nie? Żeby tak to załatwić. Tu właśnie, jak widzicie, zero chwastów, wszystko jest po orce ogarniane. Więc tu nie ma nic, dosłownie. Żadnych problemów. O, zróbmy sobie od razu tak, żeby wiecie, że miał to na fulla, jak najbardziej to zoptymalizować ten wysiew tego nawozu. No i dobra, i lecimy. Tylko troszeczkę tak jakby sobie zmienił na środek tego, wiecie, o. Właśnie. Żebyśmy nie jeździli po tej kukurydzy, a jednak między nią, nie? No i fajnie, ona jest jeszcze taka sam raz, żeby tutaj coś opryskać, trochę tego nawozu rzucić. Bo rzecz jasna potem będziemy sobie troszkę zjedziemy sobie. O. Dobrze jadę? Dobrze jadę. Tak? Chyba tak. No. Dobra, więc ten dobry moment na to, żeby dać ostatni raz na łuk. No i dobra, słuchajcie, udało mi się to opryskać. Nie wiem czemu, ale wyłączyło mi się teraz. Znaczy miałem zrobić cięcie, ale zapomniałem włączyć później. Dopiero zobaczyłem na końcu pola. Więc tyle mi zostało, wszystko ogarnięte. Tam tylko została taka końcóweczka na raz. Zrobić ją, ale taki mikro kawałek, więc mówię, a odpuszczę, nie? Więc trudno, o mniejsza o to. O czym ja to miałem mówić? Aha, mówiłem o tym teraz, że ruszamy sobie na pole 50. Tam na tych rzepakach, tam z tego co wiem jest niewielka dawka do zrobienia, bo tu walimy po 55 kg, a tam będzie szło jakieś 20, może 15 kg, bo tam prawie jest full, nie? Więc tam nie powinno być problemów. No i właśnie mówiłem, że jedziemy sobie teraz tą drogą tutaj, bo starą kolonią, w sensie od megazonu będzie łatwiej pojechać niż tamtędy asfaltem. W sensie szybciej, nie? Po prostu sobie przejedziemy i tyle, i będzie po sprawie. Także, o, gdzieś tu wyjedziemy. Właśnie, może w Biegazonie też będzie dobry pomysł, żeby załatwić sprawę z tym, nie? Też nie będzie wcale takie głupie. Więc to też możemy gdzieś tam sobie w niedługim czasie zobaczyć, co się dzieje z biogazownią, nie? Jak ta biogazownia będzie tam u nas wyglądała. Okej. Okay. Mogę to sobie włączyć? Aha, czyli to jest tylko tak albo tak. No dobra, nie wiem, czy tak już w takim razie. Ale wam powiem szczerze naprawdę, że ten pomysł tutaj z tym z tą cukrą w tym miejscu, to nie jest nawet wcale takie głupie, nie? Więc nawet to było, nawet byłoby spoko, nie? Może się trochę dosypał? W sumie? A, nie wiem. Może nie. Trudno. Pojedziemy sobie jakoś tak, o. Ludki zachodzą. A może lepiej wezmę sobie coś? Co, to coś się jara? Co tu się ten... co jest, ty? Pali się! Przepraszam, panie kochany. No, u mnie się pali! Zaraz. Jak to się pali tutaj? Matko jedna, cały garaż się obora, się jara. O Boże, kochany. Kurde, masę się pali. Masę się pali, matko jedna, wszystko poszło się... wyjeżdżę, wyjadę czy nie wyjadę? Jezus, Marek, uciekłem, masę jeszcze. Matko, co tu się w ogóle wydarzyło?